Proszę popatrzeć, jak to działa. Kiedy bramy ogrodzeniowe są zamknięte, tutaj jest widok od strony drogi, widzimy właśnie ogrodzenie i dom. Ale kiedy bramy ogrodzeniowe się otwierają, naszym oczom ukazuje się właśnie taki plac przed budynkiem albo sam budynek i fragmenty ogrodu. O co chodzi? Już tłumaczę. Wznosimy się ciut wyżej i kiedy dom jest zamknięty, jest surowym prostopadłościanem, takim klocuszkiem, ale kiedy otwiera się na ogród, to między innymi dwie ściany, wschodnia i zachodnia, dojeżdżają do ogrodzenia i tworzą taki plac przedwejściowy. Na czym to polega w ogóle? O co chodzi? Kiedy rodzice są w ogrodzie, na przykład imprezują, a dzieciak otwiera komuś domofonem drzwi, to ten ktoś wchodzi do środka na ten plac przedwejściowy i tyle. I czekasz, go wpuszczą albo nie wpuszczą. Cały bajer polega na tym, że on nie jest w stanie się dostać do ogrodu. Żeby dojść do ogrodu, musi przejść przez budynek. Kiedy dom jest zamknięty, strefa bezpieczna zawiera się w obrysie budynku. Ale kiedy otwiera się na ogród, te dwie ściany dojeżdżają do ogrodzenia, to wtedy jego strefa bezpieczna poszerza się o otaczający dom ogród. Nowatorstwo tego budynku polega na tym, że ruchome elementy ingerują w urbanistykę działki, zmieniając ją. Jest to pierwszy tego typu, już nie tylko dom, ale w ogóle pierwszy tego typu budynek na świecie. Tutaj widzimy ten moment, kiedy ściany dobijają do ogrodzenia, cały budynek się otwiera. Plan piętra. Widzimy, że obok budynku jest taki pawilon. To jest budynek, w którym zlokalizowany jest basen. On jest jakby wyrzucony troszkę poza strefę ścisłego bezpieczeństwa. Znajduje się w ogrodzie. Tu już widok z ogrodu, kiedy budynek jest zamknięty oraz kiedy dom jest otwarty. Przesuwna ściana ma 22 metry długości i 2,20 wysokości. Okiennice, które widać, są wysokie na 2,80 i szerokie na 3,5 metra. Wszystkie te elementy zachowują grubość zewnętrznych ścian budynku, czyli dokładnie 45 cm. Widzimy dom od strony południowej. Obok znajduje się budynek basenu. Na jego dachu umieszczony jest taras. Można się dostać na niego przechodząc przez most zwodzony, który jest kolejnym ruchomym elementem tego budynku. Tutaj elewacja południowa, przesłonięta potężną bramą o wymiarach 14x6, naprawdę potężna. Potężne bloki, które przejeżdżają, te wymiary 22 metry, wysokość 2,80, 2,20, grubość prawie pół metra, naprawdę robią wrażenie. I tu pora na wyjaśnienie, jak to wszystko jest zbudowane i jak to działa. Tak wygląda konstrukcja najdłuższej przesuwnej ściany tego budynku. To stalowa kratownica. Jej grubość zbliżona do grubości ściany wynika z tego, że jest całkowicie wypełniona wełną mineralną, co powoduje, że i ona, jak i pozostałe przegrody mają bardzo dobre właściwości izolacyjne. Napędza ją elektryczny silnik zabudowany w ścianie. W ten sam sposób działają wszystkie pozostałe ruchome elementy tego budynku. Okiennice, brama rolowana czy most zwodzony. Rodzi się pytanie, jakim materiałem one są obłożone. Oczywiście drewnem, lekkim materiałem, wodoodporną, olchową sklejką, pobejcowaną na bardzo fajny sposób. Nie jest to jedyny powód, dla którego ono się tam znalazło. Dom wiejski, czyli również stare stodoły, ciemne drewno, to jest drugi powód zastosowania akurat takiego materiału, ażeby ten dom wpisał się w tą sielską, wiejską okolicę i on właśnie taki jest. Taki leniwy, spokojny. Kiedy tam jesteśmy, mamy wrażenie, że czas się zatrzymuje. Naprawdę to cudowne miejsce. Interesujący moment w życiu tego budynku. Przez cały dzień budynek jest przesiąknięty światłem, ale kiedy otula go zmierzch, ten proces się odwraca. On zaczyna wtedy emanować ciepłem, tym światłem wewnętrznym, które zresztą za chwilę zostanie zamknięte w jego obrysie. Dom zamknie się, żeby chronić swoich mieszkańców, ale też żeby akumulować energię, którą uzyskał w przeciągu całego dnia. I tu bardzo ważna rzecz. Bo dzięki grubym, tym ciepłym przesłonom jest to budynek bardzo niskoenergetyczny. Ale nie tylko. Jest bardzo inteligentnym budynkiem pasywnym, który za dnia może przyjmować energię, oczywiście kiedy tego potrzebuje, i w nocy, oczywiście też kiedy to jest potrzebne, może ją jeszcze lepiej akumulować. Powstaje pewien niekończący się cykl. Kiedy wstaje słońce, budynek otwiera się na ogród, automatycznie znów wytwarza się ta strefa przedwejściowa, a dom znów może akumulować energię. W tym budynku jest coś takiego fajnego, ciekawego, że on każdego dnia identycznie się zachowuje. Jak popatrzysz na roślinę, ona też każdego dnia zachowuje się identycznie. W nocy się zamyka, wieczorem chroni siebie, a za dnia otwiera się maksymalnie, czerpiąc z otoczenia, otwierając się. Z jednej strony łapie światło, ale sama forma tej roślinki staje się interesująca, fajna, atrakcyjna. Podobnie z tym budynkiem. Kiedy on się kurczy, jest, można powiedzieć, nawet nieładny, jest klockiem. Ale kiedy on się otwiera, staje się bardzo przyjaznym, ładnym, interesującym budynkiem. Przywykło się uważać, że dom organiczny to budynek, który jakoś swoją formą nawiązuje do przyrody, że jest bardziej obły, ale to jest takie płytkie, moim zdaniem, powierzchowne podejście. Organiczność tego domu nie sprowadza się do jego formy, lecz wyraża się sposobem jego funkcjonowania.